Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Hilite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka jest Szabloneria.pl, jedyny dystrybutor pluszowych, miękkich naklejek ściennych Wall Snuggles. Na program zaprasza Dunes, producent paneli dekoracyjnych. Dunes, ściany w trzecim wymiarze. Pokoje dziecięce. Dwa. Powstaną z jednego dużego pokoju. Po prostu postawimy ściany na środku. Pokój dla dziewczynki ozdobiony będzie pluszowymi naklejkami w dużym formacie. U chłopca w pokoju na ścianie w formie 3D znajdą się panele gipsowe firmy Dunes, model o nazwie Rectangles, które przyklejone na większej części ściany stworzą głęboką strukturę 3D w formie prostokątów i staną się nie tylko ścianą, staną się też meblem. Cześć Aniu, witaj, miło Cię widzieć. Cześć, witaj. Mamy na tapecie pokoje dziecięce, tym razem dwa. I jest tam, są tam różne kolory, ale głównie jest tam kolor biały, dlatego że to są wnętrza dosyć małe i chcieliśmy, żeby były optycznie powiększone. I styl skandynawski, a do tego krople koloru. Pokoje dziecięce mają to do siebie, że zawsze staramy się wybrać do nich najlepszej jakości produkty i przede wszystkim produkty bezpieczne. Czym zatem kierować się przy wyborze farby do ścian? Ja stawiam na bezpieczeństwo produktu i na właściwości użytkowe takiej farby. To jest, czy łatwo będzie mi utrzymać w czystości ściany. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza przy małych dzieciach. Dlatego do takich pokoi polecam wszystkie farby ceramiczne z kolekcji Magnat, z których bez trudu usuniemy różne plamy, w tym efekty twórczości kreatywnych naszych dzieciaczków. Dodatkowo farba Magnat Ceramic Care pomaga w oczyszczaniu powietrza ze szkodliwego formaldehydu, który znajduje się w różnego rodzaju materiałach, takich jak meble, panele, dywany. Te materiały występują w pokojach dziecięcych, a przez to przyczynia się do poprawy jakości powietrza w naszych wnętrzach. Dlatego uważam, że jest to idealny wybór do tego typu pokoi. Farba idealna. Ja z kolei oprócz tych właściwości, o których Ty powiedziałaś, patrzę oczywiście na kolory, bo wybieramy taki kolor, który wspólnie z dzieciakami bardzo często, który pasuje nam do wnętrza. Tutaj jest mięta i szary kolor. I one oczywiście świetnie zagrały z całą resztą. No właśnie, pokoje dziecięce są rewelacyjne w urządzaniu, bo mamy tutaj ogromny wybór różnych możliwości aranżacyjnych, a jednocześnie pokoje dziecięce niejednokrotnie spędzają nam sen z powiek, jak urządzić je funkcjonalnie, bezpiecznie dla naszych najmłodszych i niejednokrotnie spełniając przy tym oczekiwania małego lokatora. Tak jak powiedziałaś, dzieci mają wpływ na wybór koloru u siebie w pokoju, więc kolor również jest bardzo ważny. Witamy Szablonerię, po raz kolejny piękne pluszowe naklejki w naszym programie. Co nowego?
Pojawiła się duża nowa kolekcja bajkowych wzorów. Taki nowy trend w dekoracji pokoi dziecięcych. Wzory akwarelowe, takie delikatne, stonowane, ale też bardzo kolorowe. Mamy nową gwiazdę, tutaj taką świnkę w różowej sukience. Zdobywa powoli serduszka naszych klientów, tych małych i tych większych, bo jej rodzice są zachwyceni. Wybrałam akurat te, które najczęściej są oglądane, kupowane i najwięcej mamy pozytywnych opinii na ten temat. Tutaj jest taki duży pies dog w czapeczce żółtej i szaliku. No i w ogóle nasz też kolejny hicior, czyli Janik. Ledwo się mieści w kadrze. Wzory widzę te dwa ostatnie akurat nie, przez przypadek, ale zimowe, czyli cieplutkie czapeczki, szaliczki. Tutaj mamy naklejki takie grube, ciepłe, które zupełnie inne wrażenie sprawiają przytulności, dają zupełnie inne wrażenia. Typowy przykład akwarelowego stworka rozmytego, ale jednak ma swój wyraz, ma charakter. To jest akurat wzór, czego boją się koty. Są też zdrowe dla dzieciaków. Tak, są wykonane z materiałów, które są przyjazne, zdrowe, mają certyfikaty i są łatwe w czyszczeniu. Mamy na przykład taką myszkę, która trzyma w łapkach dużego migdała, albo myszka jest taka duża, albo migdał jest taki mały, albo odwrotnie. Myszka jest też kochana przez dzieci. To trochę większe rozmiary. Dziewczynka z gąsiorem. Też ładna, akwarelowo-pastelowa i miękka. Panda akurat też w cieplutkim szaliczku, na takiej pomarańczowej parasolce. Kotek, a właściwie kocia dama w koralach. Z niebieskimi oczkami, dżentelmena, który popija herbatkę, trzymając w łapce filiżankę, ubrany w garnitur. Myszkę z pączkiem. Misio czyta książeczkę małemu króliczkowi. To jest z takiej serii właśnie dla kilkulatka, dla dwulatka, trzylatka. No to, co jest u nas w programie, to jest w ogóle big size. Tak, tęcza. Mamy dwie tęcze. Ogromne, bo ponad 3-metrowe, na wysokość ponad 1,5 metra. Jest tęcza pastelowa i tęcza w takiej odsłonie właśnie typowo bajkowej z bardzo intensywnymi kolorami. Do wyboru, do koloru. I wszystko w waszym stylu, czyli miłe w dotyku i pluszowe. Ola, podsumowując, czyli oprócz tych zwierząt realistycznych, prawdziwych, takich, które wyszły z lasu czy z dżungli, pojawiła się oferta bajkowa. Myślę, że nawet można je razem wymiksować. I piękna tęcza, która jest u nas w wersji pastelowej, która wpada do pokoju przez okno. I czekamy na następne nowości, bo pewnie tego będzie więcej. Naklejki są zdrowe dla dzieci, pluszowe, miłe w dotyku. I coś byś chciała jeszcze dodać takiego? I łapią za serce po prostu. Super, dziękuję, dziękujemy Ci bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję również. Panele 3D gipsowe zostały przyklejone, zagruntowane i w tej chwili je malujemy farbą ceramiczną, tak żeby można było utrzymać w czystości te wszystkie zakamarki, ponieważ będziemy tutaj ustawiać klocki Lego. We'll be right back.
oświetlenie sufitowe w sposób idealny rozwiązują nam lampki z kolekcji Yeelight. Yeelight LED Ceiling Light 480. Dlaczego 480? Ponieważ 480 mm to jest średnica tej lampki. Jest to lampka sufitowa, płaska, bardzo prosty, ładny design. Występuje w dwóch rodzajach wykończenia. Białym, prostym i gładkim oraz z gwiazdeczkami. Gwiazdeczki znajdują się u dziewczynki, rozgwieżdżone niebo, przepiękny efekt. Gładka wersja znajduje się w pokoju obok. Aplikacja Yeelight sterowana z telefonu za pomocą bardzo ładnych ikonek. Obrazowo i w sposób bardzo czytelny pokazuje, jak zmieniać natężenie i kolor światła. Te lampy są bardzo łatwe w montażu, pyłoszczelne, więc łatwe w utrzymaniu czystości. Klosz posiada wielowarstwową konstrukcję. Lampa pozostaje błyszcząca i czysta. Jest bardzo dobrze zabezpieczona przed osadzaniem się kurzu i przed owadami. Lampa ta daje bardzo duży obszar oświetlenia. Oświetli każdy kąt w pomieszczeniu do 20 m², a przeźroczysta pokrywa akrylowa pozwala stworzyć światło delikatne, które nie razi w oczy, ale bardzo dokładnie doświetli pomieszczenie. Bedside D2 to moja ulubiona lampka, lampka nocna, która jest przecudnej urody. Dostała w 2019 roku nagrodę za design. To jest lampka niezwykła, dlatego że oprócz tego, że jest malutka, bardzo poręczna, wszędzie można ją stawić, chociaż nazywana jest lampką nocną, niekoniecznie musi tylko służyć jako lampka nastrojowa i nocna, ponieważ zakres jej działania jest bardzo szeroki. Od oczywiście takiego nastrojowego, nocnego świecenia, które również można sterować i włączać i wyłączać za pomocą aplikacji, za pomocą bardzo delikatnych ruchów tutaj w tym obrębie. Możemy również zaprogramować ją tak, żeby świeciła ferią barw. Albo żeby dawała światło idealne do czytania i na tyle intensywne, żeby można było przy niej na przykład pracować. Więc lampka wielofunkcyjna, malutka, urokliwa. Taka ciekawostka, można ustawić jej program sen. Wtedy ona delikatnie wygasza, 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 aż gaśnie całkowicie, więc nie trzeba pamiętać o jej wyłączeniu. Idealna w pokojach dziecięcych, ale nie tylko. Przychodzi taki moment, kiedy dzieci dorastają i chcą mieć swoją własną przestrzeń. Szczególnie kiedy jedno jest dziewczynką, a drugie chłopcem. Tak jest w przypadku tego wnętrza i przyszło nam się zmierzyć z tematem podziału pokoju. Pokój 15 m² został podzielony na pół. Dzięki temu, że w tym wnętrzu już były wcześniej ładne, duże okna, mogliśmy sobie na takie szaleństwo pozwolić. Pojawiła się ściana na środku. Ściana o grubości 12 cm, specjalnie w środku wygłuszona i dodatkowo panelami 3D, także spełnia też funkcję izolacyjną. Te pokoje mają w tej chwili po około 7,5 metra. Są malutkie dzięki sztuczkom wnętrzarskim i dzięki temu, że wszystko jest, że każdy kąt jest wykorzystany co do centymetra, udało się te pokojki zrobić w bardzo przyjemny i przytulny sposób. Pokój dla chłopca to pokój czarno-biały z motywami, które on sobie sam wymyślił, czyli komiksowymi. I to chodzi o komiksy takie vintage'owe, kolekcje disneyowskich komiksów Kaczor Donald, Myszka Miki, ale też trochę polskich motywów, jak Tytus, Romek i Atomek, czy Kajko i Kokosz. Łóżko pomalowaliśmy na czarno, wcześniej było bardzo kolorowe. Pojawiają się tylko mocne akcenty kolorystyczne, które też wzięliśmy z tych plakatów, ale też z klocków Lego. Dlatego, że klocki Lego to jest pasja młodego człowieka, który tutaj mieszka. Wykorzystujemy panele 3D również na ekspozycję tych klocków. Czyli wykorzystujemy pustą ścianę, której nic nie można było postawić, ponieważ jest w przejściu, jako nie tylko dekoracje, ale również malutkie półeczki. Dunes, polska firma, która od lat projektuje
i produkuje gipsowe panele. My wybraliśmy ten właśnie model, bo idealnie pasował nam do wnętrza, ale na stronie dunes.pl można zobaczyć, że posiadają bardzo duży asortyment. W tej chwili pojawiły się nowości i można te panele zamówić przez internet. Pokój jest biały, jaśniutki, wszystkie meble są białe. Łóżko przemawialiśmy na biało, tylko dodatki pastelowe są tutaj kropelką, a największym rzutem na taśmę wjeżdża tutaj, właściwie wpada przepięknie tęcza, która zaczyna się za komodą, a kończy się za szafą. Nie widać początku i końca tęczy, to też jest fajne. Ona wprowadza tutaj nie tylko przyjemny kolor, bo wszyscy kochamy tęczę i te przejścia kolorystyczne, ale także wprowadza tutaj kontrast. A to powoduje w jasnym, małym wnętrzu efekt powiększenia się nie tylko ściany, ale całej przestrzeni. Tęcza to mega naklejka, mega nie tylko dlatego, że jest mega fajna, ale chodzi mi o jej gabaryty. 3 metry długości, składa się z trzech części. Jest to naklejka pluszowa, miła w dotyku, delikatna. Bardzo łatwa w montażu. Można znaleźć również na szabloneria.pl wersję tej tęczy w bardziej wyrazistych kolorach. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Hilite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka jest szabloneria.pl, jedyny dystrybutor pluszowych, miękkich naklejek ściennych Wall Snuggles. Na program zaprasza Dunes, producent paneli dekoracyjnych.
Dunes. Ściany w trzecim wymiarze.